Przy telefonie dr Jacek Saryusz-Wolski, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Witam. I to może rzeczywiście jest dla państwa dzień dobry, zwłaszcza dla Europejskiej Frakcji Konserwatystów i Reformatorów, bo zdaje się, że macie kolejną partię w waszym zasięgu. Węgierski Fidesz odchodzi z Europejskiej Partii Ludowej. No i gdzie ma pójść, jak nie do was? No, zaproszenie dla Fideszu, otwarte zaproszenie jest już od dawna na stole, także zobaczymy. Na razie formalnego wniosku nie dostaliśmy, ale byłoby to logiczne. Stanowiska w wielu sprawach politycznych Fideszu są bardzo pokrewne, bliskie te stanowiskom frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Bliskie, kiedy były wybory do Europarlamentu w roku 2019, wtedy wydawało się, że już wówczas Fidesz wyląduje razem z Prawem i Sprawiedliwością w jednej frakcji, że wtedy Europejska Frakcja Konserwatystów stanie się istotną siłą. Koniec końców tak się nie stało, ale teraz otwiera się szansa. Przed sekundą piosenka, gdzie refren brzmiał "The time is now", może teraz jest czas, aby europejscy konserwatyści silnie byli jeszcze silniejsi w Europarlamencie. No, gdyby cały czas hipotetycznie Fidesz przystąpił do EKR-u, to jest plus 12 posłów. Także to byłoby duże wzmocnienie, co oczywiście nie zmienia generalnego rankingu. Być może jedną czy dwie frakcje byśmy w górę przeskoczyli. No, trzeba powiedzieć, bo obserwujemy to od dawna, tą grę toczoną wewnątrz Europejskiej Partii Ludowej. No, Fidesz z uporem trzymał się tej frakcji. Był długo bardzo krytykowany, nie tylko poniżany, traktowany bardzo niedobrze. Ja muszę powiedzieć, że nawet byłem zaskoczony tym, jak długo oni byli gotowi znosić te afronty, których było wiele. No to wynika z pewnych geopolitycznych kalkulacji węgierskich, które sprowadzają się, ja mówię, poznałem Orbana bardzo dobrze i rozmawialiśmy na ten temat, geopolitycznych pewnych parametrów Węgier. Węgier po traktacie z Trianon, państwa, w którym mieszka mniejszość Węgrów w sensie etnicznym. To była taka geopolityczna busola mówiąca o tym, że musi zachować szczególne stosunki i uwaga z Berlinem, Moskwą i Ankarą. Osobny rozdział to są specjalne stosunki z Moskwą, które akurat są tym obszarem, który różni Fidesz od głównego rdzenia EKR-u, ale nie takie różnice przecież bywają. Natomiast generalnie biorąc, to kurczowe trzymanie się Europejskiej Partii Ludowej, to było kurczowe trzymanie się tego szczególnego związku z Niemcami. Jaka waga jest tego wydarzenia? To może być początek erozji. Po prawej stronie Europejskiej Partii Ludowej są jeszcze inni kandydaci, którzy mogą wystąpić z tych bardziej konserwatywnych posłów z tej frakcji i iść być może do Europejskich Konserwatystów i Reformatorów? Po pierwsze, Europejska Partia Ludowa, frakcja jej, bo trzeba odróżniać partię od frakcji. Zachowuje pozycję największej frakcji, 175 posłów, ale ja pamiętam czas, kiedy miała 283 bodajże posłów. Także jest mniejsza, ale nadal największa. Odejście tego skrzydła konserwatywnego, które stanowili Węgrzy, oznacza, że ona jeszcze bardziej, bo już wcześniej to zrobiła, skręca w lewo i utwierdza pozycję EPL-u jako partii, nie jak się sama uważa, za partię centroprawicową, tak naprawdę stała się partią centrolewicową. Być może odejdą z nimi, to nie jest jeszcze powiedziane, Słoweńcy premiera Jansy, premiera Słowenii, którzy zachowują bardzo bliskie stosunki z Fideszem Orbana i samym Orbanem. Szereg pozycji politycznych, jakie i stanowisk zajmowali, były bardzo zbieżne i cały czas bronili czy stawali dostawali szranki po stronie Fideszu w ramach PL-u. No ale zobaczymy. Z głosowania wynika, to było głosowanie nad zmianą statutu, regulaminu, przepraszam, PL-u frakcji. 148 za zmianą, a 28 przeciw. To mniej więcej pokazuje proporcje frakcji konserwatywnej do tej coraz bardziej lewicującej partii europejskiej. Także tam głosowało przeciwko wyjściu większa ilość posłów. To tak naprawdę było głosowanie za wyjściem czy wyrzuceniem Fideszu, a formalnie to było głosowanie za zmianami regulaminowymi, które to miały pozwolić. Także prawdopodobne jest, że jeszcze ktoś inny wyjdzie. No na pewno to osłabia poważnie siłę EPL-u, tej centrolewicowej Hadecji w tej chwili, chociaż już... Bo miała na socjalista i miała przewagę, jak dobrze pamiętam, 42 posłów, teraz ona stopnieje do 30, a być może jeszcze mniej. Tak, ale no, tu jest ważna jest arytmetyka, ale ona też nie wszystko rozstrzyga, bo też ta frakcja była poddana poważnej i bolesnej dla nich krytyce ze strony lewej strony sceny politycznej. Także będzie bardziej, reasumując, będzie bardziej lewicowa, osłabiona nieco, osłabiona w Europie Środkowo-Wschodniej, jeśli to będą Węgry i Słowenia. I uwaga, nie tak samo się liczy w sensie wagi partie, które rządzą i partie, które są w opozycji. To są tych dwóch premierów. Znaczy Orban na pewno jest poza, a pytanie czy Jansa, czyli Słowenia. Także osłabienie na tym skrzydle Europy Środkowo-Wschodniej, które dotąd była atutem Europejskiej Partii Ludowej, bo dużo wcześniej ona już EPL stracił swoje przewagi w Portugalii, we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Włoszech, tak. Zresztą znamienna była kilka dni temu dosłownie rozmowa nazwana przez gazety flirtem Orbana z panią Meloni, szefową włoskich braci Włoch, Fratelli d'Italia, którzy są dotąd drugą największą po PiS-ie partią w EKR-ze. Także to zapowiada kierunek. No pytanie jeszcze, jak się ukształtuje scena polityczna włoska, bo były też rozmowy na temat przejścia do EKR-u Ligi Salviniego. No to by bardziej wzmacniało to skrzydło konserwatywne w Parlamencie Europejskim. Znaczy to skrzydło konserwatywne w postaci EKR-u plus Tożsamość i demokracja, frakcja, gdzie jest właśnie Liga i Le Pen, no to jest coś, co mówiąc językiem parlamentaryzmu takiego, jakiego znamy z państw narodowych, to tutaj stanowimy opozycję względem tego głównego nurtu, który rządzi. Chociaż tak, kiedyś to jest, zdaje się, że władze Prawa i Sprawiedliwości wyznaczyły granicę na prawo, do której mogą się posunąć i ta granica mniej więcej przebiega tam, gdzie politycznie stoi Marie Le Pen. W tej chwili najpoważniejsza kandydatka na przyszłego prezydenta Francji. Zgadza się, tak, ale z lepenistami dzieli nas dosyć dużo, natomiast były bardzo zaawansowane przed wyborami na tą kadencję do Parlamentu Europejskiego rozmowy frakcji EKR wówczas, znaczy jeszcze przedtem w opozycji będącym, a potem już będącym w rządzie wicepremierem Salvinim i jego ligą. One były bardzo daleko posunięte. W tej chwili Liga się przesuwa w kierunku centrum, jeśli chodzi o swoje poglądy głoszone, zmienia nieco linię polityczną, poparła i wchodzi wręcz do rządu Draghiego, tego rządu technicznego tak zwanego. Także otwiera to jeszcze możliwość, wracając do pańskiego pytania, że EKR wzmocniony o Fidesz Orbana i być może SD Jansy Słowenia może być jeszcze bardziej atrakcyjnym partnerem dla Ligi, która, tak jak mówię, już była zapraszana, gdyby zechciała cokolwiek robić i zmieniać, a chce. Takie są sygnały z tym, że te sygnały mówiły o tym, że oni chcieliby przystąpić do EPL-u, Europejskiej Partii Ludowej, czyli tej frakcji, którą opuścił właśnie Orban. Chociaż ze strony EPL-u są sygnały mówiące o tym, że sobie tego przyjścia wcale nie życzą. Także to otwiera nowy rozdział przetasowań politycznych wewnątrz frakcji. One nieco mogą skorygować te równowagi polityczne, ale nie w tym stopniu, w jakim mówiły o tym te nadzieje przed wyborami, że nastąpi poważne, bardzo znaczące przesunięcie w prawo. Ono nastąpiło, ale bardzo niewielkie i na tyle nieznaczące, że się ukształtował ten podział koalicji rządzącej stojącej za panią von der Leyen. Wiecznej, bo w Europarlamencie od zawsze, od kiedy ja pamiętam, rządzą chadecy z socjalistami i ja innej koalicji nie pamiętam, no chyba że z I liberałowie z pewnego czasu to są w tym triumviracie. Są liberałowie, z zewnątrz jeszcze zieloni czasami się przyłączają, ale generalnie to jest w tej chwili trójka, nie dwójka. Mam nadzieję, że radiosłuchacze uważnie słuchają, bo to jest tak, że gdyby zapytać nas, kto jest ministrem energii albo kto jest polskim ministrem finansów, to pewnie istotna część polskiego społeczeństwa odpowiedziałaby trafnie, już nie mówiąc o Ministerstwie Sprawiedliwości czy innych resortach, na przykład ministra edukacji, ale jakby zapytać, jak się nazywa komisarz, który ma podobne kompetencje do danego ministra w Polsce, to już naprawdę mało kto by odpowiedział, a warto pamiętać, że w Brukseli, w Strasburgu, w Europarlamencie, w Komisji Europejskiej zapadają niezwykle istotne decyzje. Są takie posiedzenia polskiego Sejmu, gdzie 80% ustaw to są ustawy, które implementują prawo europejskie. A tego pewnie będzie jeszcze więcej, a my o tym mamy jako społeczeństwo blade pojęcie. I to jest smutna konstatacja, warto o tym wiedzieć. Przy telefonie Jacek Saryusz-Wolski, europoseł Prawo i Sprawiedliwość, to przejdźmy do tematu, który wczoraj elektryzował polską scenę polityczną, czyli wyroku TSUE. I profesor Waldemar Gontarski powiedział, że to jest w zasadzie wyrok, który niewiele zmienia, że to jest wyrok, który nawet potwierdza, że obecny kształt Krajowej Rady Sądownictwa jest zgodny w zasadzie z prawem europejskim. Z drugiej strony minister Zbigniew Ziobro grzmiał, że to jest w zasadzie wyrok, który niweczy zakres działania polskiej konstytucji, czy to jest próba uzurpacji władzy ponad konstytucję przez TSUE. Jak pan poseł ten wyrok analizuje i jakie on ma dla Polski znaczenie? Oba stanowiska są poprawne, paradoksalnie, bo to stanowisko również takie, że to w porządku prawnym skutków dla KRS-u nie rodzi. Powiedział o tym również przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast równie słuszne jest twierdzenie pani prezes Trybunału Konstytucyjnego, że to orzeczenie, ten wyrok narusza konstytucyjny porządek prawny Polski. W tym sensie, że te sugestie, ponieważ jest to bardzo dziwny, bardzo specyficzny wyrok, to jest orzeczenie w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak orzekać. Ale to, co jest właśnie tak bulwersujące, że w tym orzeczeniu się sugeruje, że polskie sądy powinny nie słuchać się polskiej konstytucji, a słuchać się ich zdaniem nadrzędnego, co jest nieprawdą, porządku prawnego unijnego. A jest taki porządek prawny? Są jakieś normy? Są jakieś spiżowe tablice, które by wyznaczały normy prawa europejskiego? Nie ma. To jest przekonanie centrolewicowej części sceny politycznej. To jest przekonanie, twierdzenie instancji takich jak Komisja Europejska i TSUE. To jest falandyzacja prawa. Tak miało być w traktacie konstytucyjnym, który nie został przyjęty, a zamiast niego przyjęto traktat lizboński. Także zapisów o wyższości prawa unijnego nad prawem krajowym nie ma. Natomiast interpretuje to TSUE w swoim orzecznictwie tak, jakby tak było. I zwolennicy tej tezy posługują się właśnie tym orzecznictwem, jak gdyby stawiając orzecznictwo powyżej normy traktatowej. Tak, no to bardzo skomplikowany prawnie wywód, ale generalnie biorąc, intencja polityczna jest taka, żeby uczynić prawo unijne nadrzędnym. W praktyce, chociaż nie jest to zapisane w traktacie, Temu się opierają różne kraje. Uchylały wyroki TSUE przecież, mówiąc, że tak nie jest. I Trybunał Konstytucyjny niemiecki, i Sąd Najwyższy hiszpański, i Sąd Najwyższy czeski. Także jest w orzecznictwie, są precedensy takiego, w cudzysłowie, nieposłuszeństwa. I sądzę, że polski Trybunał Konstytucyjny dojrzewa do tego, żeby, a moim zdaniem powinien już wcześniej dojrzeć do tego, żeby po prostu uchylać te uchwały, orzeczenia, werdykty TSUE, które są, używając języka prawnego, ultra vires, czyli w których łamie prawo europejskie sam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ orzeka w obszarach, które nie są mu przynależne, co jest sprzeczne zasadom przyznania, to znaczy zasadą mówiącą o tym, że Unia ma tylko te kompetencje, które zostały jej przydzielone w traktatach przez kraje członkowskie, o czym mówi artykuł 5 i o porządku konstytucyjnym artykuł 4. To już nieraz także w naszych rozmowach wskazywaliśmy, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej lubi politycznie poszerzać zakres władzy Unii Europejskiej poza traktaty swoimi wyrokami, ale będziemy mieli taki stan, że TSUE orzeknie jedne trybunały krajowe, konstytucyjne, czy jak one się nazywają, w różnych krajach tak się nazywają, będą orzekać co innego, to nie będzie dwoistości prawnej, że TSUE będzie żyło w literze swoich orzeczeń, Polska w literze orzeczeń Trybunału i de facto stanie się dwuwładza prawna w różnych obszarach Unii Europejskiej. No i coś w tym jest, o czym pan mówi. Natomiast no, nadrzędne jest prawo traktatowe i konstytucja. A tutaj nie ma szarej strefy. Jest jasne, że konstytucja i konstytucje są nadrzędne względem prawa unijnego i że Unia może działać i Trybunał orzekać wyłącznie w tych obszarach kompetencji, które są jej przynależne. Natomiast to wychodzenia poza kompetencje jest stałym zjawiskiem od dawna, od lat praktykowanym i do pewnego momentu tolerowanym. No, takim przełomem był werdykt Trybunału Niemieckiego Konstytucyjnego w sprawie ECB i materia tutaj jest nieistotna, ważny jest sam werdykt. Natomiast Komisja Europejska, pomimo tego, że zapowiadała, dotąd nie poważyła się wystąpić przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu niemieckiemu i głównie i wtedy właśnie były głośne obawy w kręgach niemieckich i nie tylko, że no to otwiera furtkę do tego, żeby podobnie zachowały się trybunały oskarżonych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ostatnie dopytanie. Kiedyś w Europie chrześcijańskiej władzę sądowniczą miał władca. Przed władcą niesiono miecz jako ten element, który egzekwował wyroki królewskie. Wcześniej w Republice Rózgi Liktorskie podobny symbol. Kto nosi rózgi liktorskie w Unii Europejskiej i kto ma władzę, aby dyktować, jaki porządek prawny ma być na terenie państw członkowskich realizowany, czy porządek TSUE, czy porządek sądów konstytucyjnych? Suwerenem są narody, społeczeństwa krajów członkowskich. Ich zdanie wyrażają ich konstytucyjne organy i ich prawa są ograniczone tylko tym zakresem kompetencji, które zechciały traktatowo przekazać na rzecz Unii. Także pierwotnym źródłem suwerenności są państwa członkowskie. To one nadały Unii kompetencje i jakby to nie jest dyskusja typu jajko czy kura. Zdecydowanie państwa członkowskie są dawcami kompetencji, w związku z czym są eo ipso również sędziami, jeśli chodzi o to, co jest, a co nie jest dane Unii jako kompetencja i co może, a czego nie może robić, a nie organy unijne. Chociaż diabeł tkwi w szczegółach niejasnego i zamazanego prawa europejskiego, opartego na niejasnych i niejednoznacznych czasami traktatach, panie pośle. I tu jest pies pogrzebany. Świadomości własnej siły, własnych kompetencji i niestety ignorancji i kompleksach, które powodują, że bardzo nieśmiało się kraje członkowskie upominają o swoje prawa, podczas gdy instancje unijne bardzo śmiało wkraczają i zawłaszczają nie swoje kompetencje. To mam nadzieję, że myśmy zakres niekompetencji i ignorancji pod względem mechanizmów Unii Europejskiej i politycznej sytuacji w tejże co nieco dzisiaj zmniejszyli. Doktor Jacek Saryusz-Wolski, europoseł Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.